Cześć, witajcie serdecznie w moim ogrodzie Toadpool w północnej Anglii. Dzisiaj jestem z szpadlem. Wiem, że to się rzadko zdarza w moim życiu, ponieważ jestem ogrodnikiem, który uważa, że kopanie ziemi jest niedobre ani dla ziemi, ani dla planety Ziemia. Ale dzisiaj szpadel będzie nam potrzebny przy dwóch okazjach i to zaraz. A to dlatego, że nareszcie mogę pokazać Wam, co tutaj kombinowałam z moją wielką rabatą preriową. No, ona jest dosyć duża, jak dla mnie. Sporo roślin tutaj wchodzi. Rabata preriowa. Pewnie niektórzy z Was mówią, czemu preriowa, co to może znaczyć, przecież to nie ma nic wspólnego z prerią. Wiecie, co to ma wspólnego z prerią? Że tutaj po prostu są zebrane rośliny, które są bardzo łatwe w uprawie, na przykład rudbeckie, które faktycznie rosną na prerii w północnej Ameryce. Tak? Chodzi o to, że tutaj jest sporo roślin, które właśnie są takie naturalne, no i tak jak mówię, łatwe w uprawie, co dla mnie jest bardzo ważne. Dlatego na to mówię preria. To nie jest Ameryka Północna, tylko Anglia Północna, więc to będzie zupełnie coś innego, więc musicie mi wybaczyć, że na takie rabaty właśnie tak mówię. Nie będzie tu bizonów, tylko będzie jelly, tak? Mały, włochaty bizon. Rabaty preriowe, jak ja na to mówię, mogą też się nazywać rabaty dla ptaków i motyli i dla małych zwierząt też, dlatego że są bardzo, bardzo pożyteczne. Są miododajne, później przekwitnięte kwiatostany mają nasionostany, tak? Nasiona, które są dla ptaków, które je zjadają na jesień. A na przykład źdźbła trawy, takie jak tutaj na początku rabaty rośnie już posadzona rozplenica japońska, takie źdźbła trawy przydają się małym zwierzętom, żeby budować sobie na zimę norki i tak dalej. Także jest bardzo pożyteczna, łatwa w uprawie, no i uwierzcie mi, że jest też piękna. Ja takie rabaty zakładam od lat, pielęgnuję od lat i mogę Wam je polecić. Marzyłam o tej prerii od momentu, jak tu się wprowadziłam, a to było jakieś 3 lata temu. I kroczek po kroczku żeśmy właśnie dążyli do tego momentu. I dzisiaj chcę Wam o tym opowiedzieć. Najpierw opowiem Wam, jak przygotowaliśmy tutaj glebę. Oczywiście sposobem non-dig, czyli bez przekopywania. I później skąd braliśmy rośliny i jak to obsadzamy, według jakich zasad. Zapraszam. Jak widzicie, nasza rabata preriowa, którą Dawid tutaj już na filmie sadzi, dlatego że już tak naprawdę to od kilku dobrych tygodni ją obsadzamy, ponieważ takie obsadzenie, już nie wspominam o przygotowaniu gleby, to zajmuje sporo czasu, kilka miesięcy nawet, żeby to wszystko potem naprawdę zdrowo rosło, żeby gleba była żywa, bo przecież rośliny później to nam się odwdzięczą tym, że będą piękne i nie będziemy musieli ładować do takich rabat ani żadnej chemii, ani też zbyt dużo czasu, jeżeli chodzi o pielęgnację. Także nasza rabata preriowa powstaje przed takim żywopłotem z wierzby. No tak, tutaj wszystko jest z wierzby, dookoła też jest wierzba i to jest dokładnie ta sama wierzba. I ten żywopłot jest tutaj bardzo fajny, ponieważ przez pierwszy rok lub dwa on będzie ładnie okrywał, osłaniał nasze byliny od chłodnych wiatrów. Dlatego, że pamiętajcie, że my mamy bardzo, bardzo wietrzny ogród, więc akurat sadzenie przy takim żywopłocie sprawia, że ona będzie w miejscu zacisznym. Później, po kilku latach wzrostu, rośliny już sobie same mogą poradzić z tym zimowaniem, szczególnie takie, które wybieram do tych ogrodów preriowych, bo to są rośliny naprawdę łatwe w ogóle w uprawie. Niemniej jednak one będą rosły lepiej, jak będzie im cieplej. Więc taki żywopłot zapewni im na początku swojego wzrostu przez rok lub dwa fajne, zaciszne miejsce. Oczywiście
tak jak mówiłam na początku, podłoże i przygotowanie tego podłoża i miejsca pod rabatę jest najważniejsze. I niestety, ale wiem, że wiele osób chciałoby mieć zrobiony ogród w jeden dzień, ale to nie jest dobre ani dla ogrodu, ani też i dla nas, szczególnie dla naszych finansów i pleców. Dlatego, słuchajcie, ja proponuję, żebyście zawsze planowali takie rzeczy przynajmniej rok do przodu. I wtedy możecie zrobić to też w taki nieinwazyjny sposób. Ponieważ tutaj, żeby przygotować tą rabatę do sadzenia, tutaj było chwastowisko. Tutaj naprawdę były jakieś posadzone zupełnie przypadkiem byliny, tak, chwasty, trawa, tutaj naprawdę nic się nie działo i tutaj była naprawdę też kiepska gleba. Dlatego w zeszłym roku postanowiliśmy zrobić to w ten sposób, że przez 2 lata z rzędu żeśmy przycinali całą tutaj tą roślinność pod kaszarką z żyłką przy samej ziemi, tak? Także uderzaliśmy prawie że w ziemię, żeby nie było żadnych zielonych części roślin na górze. Żeśmy zrobili to 2 razy i później za drugim razem, i to było już w tym roku, w sezonie wzrostu, tak? Bo to trzeba to zrobić w sezonie wzrostu. Myśmy to zrobili, myśmy tutaj to robili na wiosnę, w maju, tak? Bo w maju w Anglii już jest dużo zielonego, tak? I jest ten sezon, kiedy ta wegetacja się zaczęła. Przycięliśmy wszystko do ziemi, wyłożyliśmy wszystko grubo kartonem i na to wyrzuciliśmy zrębki, tak? Tutaj były wrzucone zrębki, które były stare, one już były przekompostowane 2 lata i one sobie tutaj leżały, osiadły i od jakiegoś miesiąca czy 1,5 miesiąca zaczęliśmy teraz jesienią do tych zrębek, że tak powiem, bo to są zrębki, sadzić. Na pewno już ten karton, który był pod zrębkami, się rozłożył, bo to jest tutaj już leży od wiosny i podejrzewam, że rośliny będą mogły teraz ukorzenić się w tej glebie na dole już, tak? A to jest ważne, ponieważ nie będą tak łatwo przesychały. Ale spokojnie możecie sadzić od razu po położeniu kartonu i po położeniu zrębków albo kompostu. Słuchajcie, może być kompost z lokalnego zakładu utylizacji śmieci. Ja bardzo, bardzo dużo o tym mówię. Zakładałam tamtą rabatę z tyłu, też o tym mówiłam, jak to żeśmy robili i to naprawdę działa. Każdy ma inną sytuację. Niektórzy z Was mają takie rabaty, chcą założyć rabaty w miejscu, gdzie na przykład mają po prostu trawnik, który jest koszony, w związku z tym tam nie ma chwastów uciążliwych. Niektórzy z Was będą chcieli założyć rabatę w miejscach, gdzie na przykład są chwasty, ale nie uciążliwe, na przykład pesz, pokrzywa. Wiecie co, ja uważam, że to nie są chwasty uciążliwe, mniszek, dlatego że tutaj one też są, ale one teraz tak łatwo wychodzą poprzez tą miękką ściółkę, one mają korzenie tak łatwe do wyrywania, najtrudniejszy jest mniszek, ale pesz po prostu wychodzi bardzo, bardzo łatwo, tak? Także no wiadomo, no jakieś chwasty będą, musicie jeszcze przez rok, dwa mieć oko na to. I jeszcze będą takie osoby wśród Was, które mają chciałyby założyć rabatę na miejscu, gdzie jest dużo bardziej uciążliwych chwastów, takich jak na przykład podagrycznik, albo oset, albo jeszcze coś innego. Także słuchajcie, są różne sposoby, ale możecie założyć rabatę non-dig nawet na takiej ziemi. Ja pod tym dzisiejszym vlogiem na dole wkleję Wam taki dosyć długi opis, jak zrobić to na innej ziemi, tak? Na innym podłożu, zachwaszczonym, mniej zachwaszczonym, na trawniku. Jak można założyć rabatę właśnie bez przekopywania, ale też nie bójcie się tego przekopywania. Później my nie przekopujemy, bo wiemy, że to jest w ogóle złe dla roślin i dla gleby, już nie wspominam o planecie. Ale pamiętajcie o tym, że za pierwszym razem, jeżeli macie glebę bardzo ubitą, na przykład ja wzgorzałem, zakładałam rabaty preriowe w miejscu, gdzie kiedyś był trawnik, po którym chodziło bardzo dużo ludzi. Dlatego musiałam to porządnie rozluźnić, poza tym mam tam glinę. Dlatego ten pierwszy raz żeśmy przekopali. To nie jest żaden problem. Zawsze warto dać dobry początek, tak? Także pierwszy raz żeśmy przekopali i też to znajdziecie na dole w opisie, jak przygotować glebę, która jest bardzo zbita. Na przykład był kiedyś podjazd, albo wejście, albo jeździły w ogóle pojazdy, albo macie glinę, tak? Jak to przygotować też, żeby można było potem już podążać za taką non-dig rabatą. No oczywiście, słuchajcie, no bez kopania to też przede wszystkim jest naprawdę o wiele łatwiejsze, tak? Możecie sobie ten czas poświęcić po prostu na robienie czegoś innego w ogrodzie, czegoś przyjemnego, zamiast tego kopania gleby. A zobaczcie,
ludzie mówią, że tęsknią za tym wyglądem gleby, tak, brązowym, brązową glebą czystą. No tutaj jest też brązowa gleba czysta, nie ma żadnego problemu. Także słuchajcie, to jest naprawdę świetny sposób, polecam, nie tylko zdrowy dla planety, ale również dla nas. No i teraz tak, tutaj ja mam dostęp do zrębków wierzbowych, ponieważ dookoła są te farmy wierzby, dlatego dla mnie to jest najbardziej ekologiczny, organiczny sposób nawożenia tego, tej ziemi, bo zawsze trzeba działać lokalnie, tak? Wzgorzałem mam akurat kompost z Gdańska, tak? Z lokalnego zakładu utylizacji śmieci w Szadułkach. Mam obornik od rolnika, tak? Musicie zawsze działać lokalnie. Co macie na miejscu, to tylko trzeba sobie transport zorganizować. My tutaj też musimy sobie organizować. Ale to nic, to wszystko można zrobić, bo wiem, że bardzo wiele osób, bardzo wielu z Was to robi i ma niesamowite wyniki, piękne ogrody, małym nakładem pracy i bardzo zdrowe dla planety, no i dla gleby, i dla roślin. Słuchajcie, jeżeli na początku martwicie się, czy wasza gleba jest zasobna, tak, jaką ma kwasowość, czy ma wystarczająco azotu i innych składników pokarmowych, jeżeli macie obsesję, to możecie ewentualnie zrobić sobie test tej gleby, tak, bo to jest bardzo łatwy test sprawdzenia kwasowości, to jest bardzo proste, jeżeli chodzi o jakieś tam składniki pokarmowe, to chyba trzeba będzie to wysłać do jakiejś analizy, ale uwierzcie mi, że jeżeli wyjdzie wam, że naprawdę nie macie jakiegoś składnika w ogóle, albo macie super kwaśną ziemię, mówię 3 pH, albo super zasadową, mówię 13 pH, tak? Inaczej nie róbcie z tym nic. Nie ma sensu, ponieważ jeżeli podążacie za tym sposobem zakładania rabaty, czyli za ściółkowaniem materią organiczną, tak jak akurat w moim przypadku tutaj jest przekompostowane te są zrębki, to uwierzcie mi, że to na tyle poprawi zdrowie gleby, że ona się ogarnie. Mikroorganizmy będą potrafiły wyciągnąć z tej gleby istniejącej, która wam się wydaje beznadziejna, która była pod spodem, wystarczająco składników pokarmowych i też zawartość grzybów, bakterii i innych składników życia w tej ziemi spowoduje, że ta kwasowość też będzie odpowiednia, powiedzmy te 6 do 7 pH, tak? Bo zazwyczaj taka jest kwasowość na glebach, w większości gleb, chyba że macie jakieś naprawdę takie miejsce bardzo kwaśne, ale to o tym wiecie, bo to będzie już świadczyła roślinność, która tam rośnie, tak? Także nie panikujcie z tymi testami gleby. Ja powiem wam, że w życiu żadnego testu gleby nie zrobiłam. Uważam, że to jest troszeczkę strata czasu. Gdybym widziała, że naprawdę moje rośliny nie rosną, że wszystkie są żółte, że wszystkie są niebieskie, albo wszystkie są jakieś dziwne, to może jedną z rzeczy, którą bym próbowała zrobić, to by był właśnie taki test gleby. Ale ogólnie uważam, że możecie swój czas spędzić o wiele bardziej wartościowo na tym, żeby znaleźć dobre źródło przekompostowanej materii organicznej. I tak jak mówię, to mogą być przekompostowana kora, kompost z lokalnych zakładów utylizacji śmieci, przekompostowane zrębki, kompost ogrodowy, oczywiście na pierwszym miejscu, ale kto ma duże ilości tego? Słuchajcie, przekompostowany obornik od gospodarza, tak? Czyli krowy, świnie, wszystko razem wymieszane. Przekompostowana ściółka od kóz, od gołębi, od kur, oczywiście ze stadniny koni. Także wszystko, co jest taką materią, która gnije i się kompostuje i kompostuje, to możecie spokojnie używać jako ściółkę i potem do tego sadzić. Jeżeli będziecie sadzić wprost do ściółki, zaraz po położeniu, to pamiętajcie o tym, że ona osiądzie. Dlatego najlepiej by było, żebyście sami ją osiągnęli w ten sposób, że po prostu po wysypaniu ściółki przejdźcie tak kroczkami po całej powierzchni tej rabaty i to przybijcie i dopiero do tego sadźcie rośliny. Przepraszam, ale dzisiaj mi leci z nosa, jest dosyć zimno. Ale jeżeli zostawicie na parę miesięcy tak jak my, to nie będziecie musieli tego ubijać. Ale myśmy sadzili od razu do takiej materii organicznej, do kompostu z Szadułek w jednym z moich programów Grunt to Ogród. Jeżeli macie możliwość, to wróćcie do tego programu i zobaczcie sobie dokładnie, jak to przebiegało. I no teraz ta rabata wygląda naprawdę przepięknie, także warto było. No i tyle, jeżeli chodzi o ziemię. Pamiętajcie, że pod spodem tego wpisu jest opisane dokładnie, jakie są sposoby zakładania rabat w miejscach rabat non-dig, czyli bez przekopywania w różnych, przeróżnych miejscach, w zależności od tego, czy macie chwasty, czy nie chwasty, czy trawę, czy glinę. Także zajrzyjcie tam na dół. Thank you.
Moje rabaty preriowe wzgorzałem na Kaszubach w Polsce przynoszą mi naprawdę ogromnie dużo radości. Rosną tutaj od roku 2016, więc już kilka sezonów mają za sobą i zobaczcie teraz, jakie są bujne, jaka jest na nich roślinność obfita. I o to właśnie chodzi przy takich rabatach, tak jak zawsze opowiadam. Chodzi o to, żeby te rośliny tak blisko siebie rosły, żeby tak naprawdę na ziemi nie przedostawało się żadne światło, więc żadne chwasty pomiędzy tymi bylinami nie będą miały szansy rosnąć. Chodzi mi oczywiście o chwasty jednoroczne, które się wysiewają, a chwasty wieloletnie też nie będą miały szans, ponieważ one są tutaj już dawno wyplewione. Piękne byliny, to są akurat zdjęcia z końca lata, prawdopodobnie z sierpnia, kiedy trawy ozdobne już pięknie kwitną, chociaż to akurat jest śmiałek darniowy, który kwitnie najwcześniej ze wszystkich. Pięknie kwitnąca rudbeckia olbrzymia Maxima, rudbeckia Maxima, i tu i ówdzie widzicie na tych filmach jedno z moich ulubionych roślin, to jest właśnie ten sadziec plamisty, którego tutaj tak w Anglii nie mogę za bardzo znaleźć, ale mam u siebie w szkółce wzgorzałem, więc prawdopodobnie będę go sobie ściągać do Anglii. Takie trawy jak rozplenica japońska, którą tutaj widzieliście, to kwitnie najpóźniej dopiero we wrześniu, obok liatra kłosowa, która jest niesamowitym przyciągaczem motyli i pszczół. Właściwie wszystkie rośliny, które przyciągają motyle, to będą im przyciągały pszczoły i odwrotnie. Żółte rudbeckie, błyskotliwe, z tyłu sadziec plamisty, zaraz obok wysoka trawa miscanthus, który jeszcze nie kwitnie, dlatego że on też kwitnie raczej późnym latem, jesienią, a tutaj śliczne, delikatne kwiatki, to jest krwiściąg lekarski odmiana Tana. Na dole widzimy, jest roślinka, którą uwielbiam, to jest rozchodnik matrona, obok róża piżmowa, dlatego że róże też są u nas na rabatach, jeżówki purpurowe, odmiana Magnus. No naprawdę tego wszystkiego jest dużo, 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 łącznie z takimi krzewami jak dereń biały, odmiana Sybirika. Teraz najważniejsze rośliny. Słuchajcie, oczywiście tych roślin jest bardzo, bardzo dużo. Jest wiele pięknych roślin, ale najważniejsze jest to, skąd je wziąć. I oczywiście ja projektuję ogrody, tak? Ja projektuję rabaty, takie właśnie preriowe, i wtedy zazwyczaj klienci po prostu mogą sobie pozwolić na to, żeby te rośliny kupić za jednym razem. Ja zawsze polecam szkółkę Olgi i Marcina Dąbrowskich spod Olsztyna, z Wipsowa. Tam właśnie kupuję te rośliny, te moje ulubione rośliny. Ale ja wam powiem szczerze, że ja każdy mój grosz wydaję na zgorzałe, na inwestycje, na zakładanie czegoś nowego, na utrzymanie tego, co jest. Dlatego nie mogłam sobie pozwolić tutaj na tej rabacie, żeby u siebie przed domem, że tak powiem, wydawać tysiące złotych na rośliny. Szczególnie, że jestem ogrodnikiem zawodowym, więc powinnam sobie umieć te rośliny sam rozmnożyć. I też najważniejsze jest to, że miałam sporo czasu na to, tak? Także przygotowaliśmy się z Dawidem do tego w ten sposób, że wszystkie te rośliny, które tutaj widzicie, trawy, rozplenice, kalamagrosti, czyli trzcinniki, tutaj z tyłu jest osnica olbrzymia, dodatkowo rudbeckie, jeżówki, werbeny, no całą listę, słuchajcie, roślin podam wam też pod spodem tego dzisiejszego vloga, żebyście mogli sobie przeczytać. Nawet jeżówka blada, hula dancer, wszystkie te rośliny wysiewaliśmy na wiosnę. I potem je sami po prostu przesadzaliśmy, pikowaliśmy je do coraz większych doniczek, żeby je tutaj wysadzić. Także wszystkie te rośliny, które już rosną, te, które już widzicie w tym momencie, które były posadzone, łącznie z żeleźniakiem, różne żeleźniak Rosselliana,
tuberosa, czyli bulwiasty. To wszystko jest z nasion, także możecie sobie zaplanować wcześniej, zrobić sobie projekt takiej prerii i potem kupić nasiona niektórych bylin i je sobie wysiewać. Znam takie osoby, które same, naprawdę wydając bardzo mało pieniędzy, obsadziły sobie przepiękne prerie, przepiękne rabaty preriowe, także to się da zrobić, tylko trzeba chcieć, tak? To jest najważniejsze. Także my mieliśmy czas, kupiliśmy nasiona na wiosnę, wysialiśmy, teraz mamy pełno pięknych bylin, ale niewystarczająco, ponieważ nie wszystkie byliny tak naprawdę można i w ogóle jest sens, żeby rozmnażać z nasion. Na przykład są byliny, które są odmianowe, takie jak sadzis plamistry atropurpureum, który ja, wyobraźcie sobie, do tej rabaty sprowadzam ze swojej własnej szkółki, ze Zgorzałego, albo niektóre miskanty, tak? Niektóre miskanty, które mam w Zgorzałem, chciałabym stamtąd tutaj przyprowadzić, już sobie je przygotowałam do wysyłki, dziewczyny mi wyślą ze szkółki, także one jak przyjdą, to posadzę je z tyłu, ale dużo roślin po prostu też mamy z dzielenia z Renisho, tak? Na przykład odmianowa kocimiętka Six Hills Giant albo Walker's Law, teraz jest dużo pięknych odmianowych kocimiętek i właśnie te, jeżeli są pod ręką, to o wiele łatwiej i lepiej dla waszej rabaty będzie samemu rozmnożyć przez dzielenie i potem posadzić już na miejsca stałe, tak jak tutaj właśnie sadzę tą kocimiętkę. Słuchajcie, ja sobie przyniosłam duże kawałki kocimięty, ją podzieliłam tam na tym plastiku i teraz je sadzę w różnych miejscach. Zobaczcie, jakie duże są odległości pomiędzy tymi kocimiętkami. Powiem wam, że gdybym mnie na to było stać, to bym posadziła je o wiele gęściej. W książce Pieta Adolfa jest napisane, że on sadzi tych kocimiętek około 7 sztuk na metr kwadratowy, więc wyobraźcie sobie, ja tutaj mam 3 sztuki na metr kwadratowy, więc moja preria będzie wyglądała trochę biednie w pierwszym roku i będę musiała mieć oko na chwasty, ponieważ będzie dużo gleby widać, tak? Ale gdybym mogła posadzić je gęściej, to już w pierwszym roku miałabym niesamowity efekt i nie miałabym też problemu z chwastami, ponieważ chwasty by nie miały dostępu do światła, byliny by tak wszystko mocno zarosły. Ale to nic, mogę sobie odchwasić, tak jak mówiłam, w takiej rabacie non-dig ściółkowanej jest bardzo łatwo odchwaszczać. Także wybór roślinności, tak jak mówię, wróćcie do moich blogów, do moich vlogów, bardzo często mówię, do podcastów, bardzo często mówię, jakie rośliny używamy. Pod dzisiejszym vlogiem też będzie lista z tego, co tutaj użyłam, ale też polecam wam, wiem z różnych takich, z jednego pewnego źródła, że niedługo w Polsce ukaże się na rynku bardzo, bardzo, bardzo wspaniała książka samego mistrza Pieta Adolfa i tam będzie też dużo roślin do wyboru, tak? Także wybór tak naprawdę jest wasz. Najważniejsze jest to przy wyborze roślin, żebyście po pierwsze zachowali różnorodność, także sadźcie rośliny, które się od siebie różnią, tak? Muszą to być rośliny. Niektóre będą miały kwiaty kłosowe, takie długie. Inne będą okrągłe, jak na przykład przegorzan. Ja tutaj też rozmnożyłam sobie przegorzan, zaraz będę go sadziła. Albo na przykład niektóre mają takie kwiaty jak rudbeckia. Także różne, jeszcze baldachowe, jak na przykład krwawnik, tak? Także różne kształty kwiatów, ale w dużych plamach. Plamach, które się przenikają naturalnie. Jak macie problem z inspiracją, to popatrzcie naturalnie, jak te rośliny rosną gdzieś tam w naturalnych miejscach. Pojedźcie na wycieczkę w góry albo w jakiś po prostu na wieś, tak? Znaczy, no może nie na wieś, tylko za miasto, tak? Zobaczcie, jak to naturalnie rośnie w miejscach, gdzie człowiek tego nie dotyka. I pomiędzy tymi roślinami kwitnącymi kolorowo, tak jak mówiłam, które się różnią się swoimi kwiatostanami, sadźcie wypełniacze, czyli trawę. Trawa zawsze będzie wypełniaczem, ponieważ trawa jest tak jakby tłem tej całej rabaty. Także gdybyście posadzili same kwiaty takie, wiecie, jak rudbeckie, jeżówki, liatry kłosowe, sadzce plamiste, gdybyście mieli same byliny, co właśnie najczęściej zdarza się na takich tradycyjnych rabatach, byliny, krzewy, drzewa, no to byście mieli taką troszeczkę nudną, mało dynamiczną rabatę, a tutaj chcecie mieć naturalistyczną rabatę, która za każdym razem, jak na nią spojrzycie przez okno, to przynosi wam ukojenie. Dlatego pomiędzy kwiaty sadźcie trawy oczywiście też kwitną, to też są rośliny kwitnące, ale tak jak mówię, tych kłosów kwiatowych to tak mniej widać. Także ja tutaj sadzę, kolejna rzecz, sadzę niektóre rośliny z przodu, niektóre rośliny z tyłu. To nie jest tak, że jest stopniowo, ale ogólnie większe rośliny będą z tyłu, a niższe będą z przodu. Nie mam bardzo niskich roślin. Tutaj z przodu ja zawsze, jeżeli byliście u mnie w ogrodzie Wzgorzałem, to na pewno zobaczycie, że zawsze sadzę z przodu taki zestawik. Mam rozchodnik matrona, rozplenica japońska Hameln i
nepeta, czyli kocimiętka, bo one naprawdę najfajniej wyglądają ze sobą i to jest, to jest taki dobry pierwszy rząd na rabacie. Ale nie robię to w takiej jednej długiej linii, tak? Tylko troszkę wypadam w tamtą stronę, troszkę w tamtą stronę, tu i tu wrzucę punktowo na przykład rudbeckię błyskotliwą, Gulfstream, tak? Także to jest bardzo ważne przy projektowaniu, żeby nie było żadnych prostych linii. My w Polsce mamy tendencję do tego, że wszystko sadzimy pod linijkę. Musicie się zupełnie tego wyzbyć i naprawdę czasami jest warto podrzucić coś do góry i niech tam, gdzie spadnie, posadzić, tak? Bo wtedy będzie to przynajmniej naturalne. Także pamiętajcie, pierwsza rzecz, wybierajcie rośliny, których kwiaty różnią się między sobą ze względu na kształt kwiatostanu. Sadźcie w dużych plamach przenikających się, a wszystko, co jest pomiędzy nimi, wszystkie dziury, pozatykajcie trawami, które są wypełniaczami. Ja to też na nie czasami mówię, że to jest matrix, tak? Czy taka materia, która jest po prostu pomiędzy wszystkim. Kolejna zasada taka, że starajcie się mniej więcej, ale broń Boże w liniach, w pasach, sadzić niższe rośliny z przodu, wyższe z tyłu, a to wiadomo dlatego, żeby je po prostu widzieć, tak? Bo jak posadzicie wyższe z przodu, to nie będziecie widzieć, co macie na środku rabaty, tak? Także to jest bardzo, bardzo ważne. I wiecie, już macie tak naprawdę projekt. To, co wam powiedziałam, to jest projekt. Jeżeli dostosujecie się do tego, jeżeli przylejecie to, co teraz powiedziałam, na kartkę, razem z wybranym, waszym wybraną listą roślin, no to już macie projekt. I to jest fajne. Sami go stwórzcie, sami eksperymentujcie i potem możecie przecież zmieniać, jak coś nie pasuje. Ale w życiu nic lepiej was nie nauczy tego, niż własne doświadczenie. Także ja tutaj też, wiecie co, nie będę was ściemniać, nie mam projektu, to wszystko jest w mojej głowie, wiedziałam, jakie rośliny chcę, teraz wiem, że rośliny takie idą z przodu, takie idą z tyłu, robię dużymi plamami, wypełniam trawami. No i teraz jestem właśnie w tym momencie, że dosadzam kocimiętę. Także zobaczcie, kocimięta, tutaj mam tą rozplenicę japońską, tutaj jest zadżeli, o tu, tego nie widać, ale zadżeli dokładnie jest roślina, która nazywa się rudbeckia błyskotliwa fulgida, tak? Także tutaj będzie taka żółta plama, ale punktowo. Potem mam z przodu te kocimięty i znowu mam rozplenicę. Rozplenica również jest tam, tak? Ale pomiędzy rozetnę tą rozplenicę i posadzę tutaj jeszcze sedum, czyli rozchodnik, ale rozchodnik będę musiała, zaraz pojedziemy go poszukać gdzie indziej. Także później tutaj nic się nie będzie działo, tutaj rozchodnika trochę i tutaj trochę rozchodnika i później rozchodnik będzie przenikał znowu w kocimiętkę, tak? Także tutaj mam, zrobiłam sobie takie dziury dla kocimiętki, ale właśnie tutaj pierwszy raz używam szpadla i tak naprawdę nie robię dziur, bo ten podłoże jest takie miękkie, że po prostu robię tak, tak? Robię taką dziurę w taki sposób, nie przekopuję ziemi, nie wyjmuję tego, nie przerzucam, tak? Tylko zrobiłam sobie w kilku miejscach dziury i tutaj w ten sposób i tutaj będę sadziła, ale zobaczcie, to nie jest w równej linii, to jest tu, to jest tu, to jest tu, to jest... One wszystkie na dobrą sprawę są trochę w innej linii, tak? To jest ważne. Także cztery kocimiętki tutaj i później znowu zostawię miejsce na coś innego i przeskoczę w tą stronę. Ale tym razem te kocimiętki posadzę za rozplenicą, żeby nie wszystkie kocimiętki były wzdłuż krawędzi, ale żeby niektóre były tutaj. Tutaj znowu mam rudbeckię fulgidę, jeszcze jedną, więc pojadę tu. Kolejna roślina. Tu. Tu. I na przykład tu. O, ekstra. Także zobaczcie. Tutaj będzie, potem co innego, a potem kontynuacja, ale z góry, tak? Także to będzie naturalne, to nie będzie pod linijkę. I to jest najważniejsze przy sadzeniu tych prerii, tych takich rabat naturalistycznych, ma być na luzaku, tak? Ja muszę iść po wodę, ponieważ przy sadzeniu tych roślin będę potrzebowała wodę. Mam wodę w takim wiadrze, może to nie jest jakieś tam piękne, ale przynajmniej w takim wiadrze mogę mieć dużo wody. I teraz jak rozchyliłam ziemię za pomocą szpadla, włożyłam rośliny, podlewam od góry do dziury, zanim ją zakopię, tak? A jeżeli oglądacie moje programy, to już widzieliście to 100 razy i wiecie, że to jest najlepszy sposób na nawodnienie rośliny przy posadzeniu. Potem jak ta woda zejdzie, chociaż zobaczcie, jak pięknie tutaj ta woda zeszła, dlatego że jest bardzo pulchna ziemia dzięki tej ściółce. Po prostu to zakopię, pójdę po więcej wody i będę sadziła kolejne
kolejne kocimiętki i mam też przegorzeń. Przegorzeń też będę sadziła, oczywiście z tyłu. Jak przyjdą miskanty i przyjdą sadźce ze zgorzałego, to też je posadzę z tyłu. Aha, i mam brzuski. Słuchajcie, tutaj mam w sumie są trzy brzuski Dorenbos. Wiadomo, wielopienne, moje ulubione, które będą wyglądały bardziej jak krzewy, a nie drzewa. Ale zobaczcie, na tej rabacie mam tylko dwie. Raz, dwa. A trzecia brzuska przerzucona jest na tamtą stronę, koło tego tulipanowca, widzicie? Zaraz za taczką. I w ten sposób, że tak powiem, pożeniłam te dwie rabaty ze sobą. Dzięki temu mój ogród jest jak całość, a nie, że tutaj jest jeden styl, tu jest drugi styl. Niektóre elementy ze sobą współgrają, komponują się, tak? I to jest bardzo ważne. No nie wiem, no niekoniecznie możecie, macie identyczny kształt jak ja u siebie, ale fajnie jest czasami używać chociaż jednego lub dwóch gatunków takich samych w dwóch miejscach, chociaż nawet są przecięte drogą albo czymś innym, tak? Także to są zupełnie dwa różne style rabat. Ale dzięki tym brzozom one będą wyglądały jako całość. Brzozy podsadzę, oczywiście z tyłu podsadzę kilkoma krzewami derenia sybirika, dlatego że jak one urosną, będą miały piękne białe pędy i dookoła tego będą czerwone pędy sybirika, no to będzie wyglądało bosko, ale ten krzew sybirika muszę najpierw sobie przywieźć w postaci sadzonek ze zgorzałego, jak będę tam następnym razem, pewnie na wiosnę, ale choć to się nie spieszy, to można wszystko zrobić powoli. Także drzewa też są. Dlaczego wybrałam wielopienne brzozy? Bo po prostu wyglądają naturalnie, ale jest dużo innych krzewów i drzew, które wyglądają naturalnie. Na przykład bardzo polecam jabłonki rajskie, szczególnie wielopienne i świdośliwe. Świdośliwa zawsze jest dla mnie numer jeden, też wielopienną. Ja tutaj nie mam za bardzo miejsca na świdośliwe, bo będę miała trzy duże plamy po cztery saczce. I będę miała sporo miskanta i mam nadzieję, że przegorzan też będzie wysoki, też będę miała kilka plam przegorzanu. No i może uda mi się przetacznikowca gdzieś tam do tyłu też wcisnąć, także nie wiem. Mam więcej roślin w sumie niż potrzebuję, ale to nic. Także widzicie, ile radości może przynieść coś takiego. Dobra, gadu, a ja posadzę do końca nepety, żeby nie wyschły na tym wietrze ich korzenie, bo one tak tutaj leżą nieszczęśliwie na tej plandece. Widzicie, mam takie podzielone na takie kawałki, po prostu i takie kawałki będę sadziła, przynajmniej będę miała fajną, dużą kępkę. I tutaj mam młode przegorzany. Posadzę pewnie też w kępce, żeby coś z tego było. I potem zapraszam Was. Skoczymy do Renisho Hall. Ja się trochę ubiorę, bo jest zimno. I tam poszukamy sedum, tak? Poszukamy sedum, czyli rozchodników. W każdym dużym ogrodzie, również w Renisho Hall, są takie miejsca. Tutaj akurat jest poza oczami odwiedzających, w ogrodzie, w starym ogrodzie kuchennym. Są takie miejsca, gdzie po prostu się przechowuje rośliny, które są nikomu niepotrzebne, które zostały wykopane na przykład z rabat, które już są po prostu niemodne, albo rabaty zostały zaprojektowane troszkę inaczej. I tych roślin się nie wyrzuca, no bo szkoda, prawda? I robi się takie mateczniki, że tak powiem. Sadzi się rabaty tutaj tak jak właściwie jak w warzywniku, tak pod rząd. I tutaj mamy dużo na przykład właśnie rozchodnika, który nam jest potrzebny. I to jest okej, to jest fajna odmiana. Ja u siebie w zgorzałem, wolałabym mieć rozchodnik odmiana matrona, ponieważ moim zdaniem jest piękniejszy, ma purpurowe łodygi i zupełnie inne liście i kwiaty. Ale tutaj jest rozchodnik, który nazywa się chyba Autumn Joy. I to jest jedna z najbardziej słynnych i znanych i starych odmian rozchodnika, która jest okej, tak? Ujdzie w tłoku. No i wiecie, jak to jest. Jak zakłada się taką dużą prerię i próbuje się to robić bez dużych nakładów pieniędzy, bo wzgorzałem co innego, a w moim prywatnym domu to co innego, to po prostu
jakoś szuka się roślin, które są ok. Także zobaczcie, tutaj jest właśnie do wykopania i podzielenia taka roślina, sedum, czyli rozchodnik, prawdopodobnie Autumn Joy odmiana. I zaraz Wam pokażę, jakie to jest proste. Żeby po prostu wyjść sobie do ogrodu, bo Wy możecie to zrobić z istniejących rabat. Ja mam dobrze, ja mogę sobie przyjść i ten rozchodnik tutaj od nich wziąć, bo oni go i tak nie potrzebują, a poza tym sadzę go na terenie ich posiadłości. Ale słuchajcie, Wy na pewno macie w ogrodach rabaty, które są już przerośnięte, na których te byliny się już tak rozrosły, że naprawdę czas je podzielić. I ja myślę, że 3, 4, czasami 5 lat, jak są gorsze gleby, to jest maksymalnie, jak możecie zostawić byliny w glebie bez dzielenia. Bo wtedy one zaczynają po prostu już być takie gęste w korzeniu i w tych pędach przy ziemi, że przestają ładnie kwitnąć. Tak? I to jest bardzo ważne. Czemu Wasze rabaty przestają ładnie wyglądać? Bo musicie dzielić byliny. No dobra, i kiedy najlepiej dzielić byliny? Dzielić byliny najlepiej jest wiosną albo jesienią. Teraz jest już pierwsza połowa listopada i jak ja na dobrą sprawę na Polskę, to już bym prawdopodobnie uważała na to, ponieważ jak ją podzielicie, to musicie oczywiście coś z nią zrobić. Jeżeli posadzicie ją do ogrodu, to tak jak zawsze powtarzamy Wam w podcastach czy we vlogach, w listopadzie teraz roślina może nie mieć wystarczająco czasu, żeby wytworzyć korzenie i żeby przygotować się do zimy. W Anglii spokojnie to ujdzie w tłoku, również to ujdzie w tłoku w Irlandii. Ale w Polsce może teraz już lepiej zostawić takie rzeczy na wiosnę. Dobrze? Ogólnie, jeżeli musicie to teraz podzielić, to wtedy można i nadchodzi już taka mroźna zima, to żeby nie martwić się, że korzenie się nie rozwiną do nadejścia mrozów, możecie po prostu po podzieleniu posadzić te rośliny do indywidualnych doniczek i gdzieś po prostu przezimować, tak? W takich miejscach, gdzie jest nie tak źle. Okej, ale od czego zaczynamy? Jeżeli będziemy dzielić roślinę, to oczywiście na początku musimy ją przyciąć, tak? No, nie możemy ją wykopać i podzielić w takim stanie, tak? Także musimy przyciąć, to jest bylina, większość bylin tak samo będziecie traktować, także przycinacie nad samą ziemią, te pędy nam są do niczego niepotrzebne, widzicie, one się tak potem wyłamują, te starsze się wyłamują i potem jest ten problem, tu były one przycięte za wysoko. Prawdopodobnie ktoś brał już do bukietów, bo one są bardzo ładne rośliny do bukietów, te rozchodniki. No i ja też oczywiście sobie z tych kwiatów zrobię albo bukiet, albo może wianek jesienny. Niech one sobie tutaj na razie leżą z boku. O, jeszcze jeden. Okej. I teraz ta roślina jest przygotowana do podziału. Jak widzicie, ona jest mniej więcej taka, tak? Tutaj są takie małe, jak to mówi moja znajoma, kapustki, czyli te małe, młode pędy. One się przygotowują do przyszłej wiosny, ale to nie ma żadnego problemu, to jest normalne. Także tu mamy taki zakres rośliny i prawdopodobnie podzielimy ją na 2 albo 4. Zobaczymy zaraz, jak ją wykopiemy, jaki tutaj jest stan korzenia. Także po przycięciu bierzemy szpadel. Okej. I delikatnie obkopujemy dookoła roślinę. Słuchajcie, tutaj jest tak, że na przykład jak wykopywaliście dalie, czy mieczyki, czy jakieś inne rośliny na zimowanie, to chcieliście pozostawić na glebie jak największą ilość gleby, tak? Nie chcieliście zabierać tego podłoża razem z korzeniem. Ale tutaj będzie zupełnie odwrotnie. Tutaj powinniście zostawić jak najwięcej ziemi na korzeniu, żeby ten korzeń przeżył jak najmniejszy stres, żeby się jak najmniej porwał, poszarpał, tak? Dlatego właśnie tak ostrożnie obkopuję całą bylinę dookoła. I teraz ona jest do wyjęcia. O, proszę bardzo. Mamy taką roślinę. Zajrzyjmy, co tutaj się dzieje z korzeniem. Piękny korzeń, zobaczcie. Tutaj dookoła jeszcze by było go sporo, ale już zostawiliśmy tutaj, widać, że są przecięte, ale to nic, tak? No bo zaraz przetniemy jeszcze więcej, także nic się nie dzieje. Dobra, mamy sobie taką roślinę i teraz musimy ją podzielić. I akurat rozchodnik najłatwiej jest dzielić za pomocą po prostu takiego zdecydowanego, szybkiego cięcia szpadlem. Bo raczej nożem to tego się nie robi, ani sekatorem. Są rośliny, na przykład liliowce, które łatwiej jest rozszczepić, tak? Które po prostu łatwiej jest rozciągnąć. Ale w tym przypadku tego nie rozszczepimy, tylko musimy normalnie zrobić cięcie chirurgiczne ostrym szpadlem, tak? Zobaczcie, to jest szpadel, tak? Nie żaden, on jest prosty.
tak? I tutaj też jest zakończony w ten sposób. On jest bardzo stary, dlatego tutaj troszkę się już zaokrąglił. Ale to jest właśnie szpadel, a nie żadne jakieś takie szufle i tak dalej, tak? Pamiętajcie, żeby to był porządny szpadel. No i zabieramy się za chirurgiczne cięcie. Dobrze by było, żeby ta roślina była stabilna. Najpierw znajdujemy miejsce, gdzie będzie dobrze przeciąć, tak? Wkładamy tam szpadel i potem nogą zdecydowanie robimy jeden mocny ruch. O! I mamy dwie rośliny, tak? Mamy dwie rośliny, proszę bardzo. I wiecie co? To jest naprawdę spora bylina nadal. Wyobraźcie sobie, że raczej taka bylina wypełniłaby pewnie 5, 7, 10 litrową donicę w szkółce. A takich doniczek przecież nie kupujecie, żeby obsadzać nowe rabaty, więc na pewno muszę zrobić jeszcze jedno cięcie chirurgiczne. A więc zaraz to zrobię. Znaczy jeszcze dwa, bo każdą z tych roślin podzielę jeszcze na dwie. I będę miała już cztery rośliny na moją prerię. A do widzenia, panie Gienia. Dobra. Także jeszcze będę miała dwie rośliny. Nie przejmujcie się, jak jakieś tam pędy, czy coś wam odpadnie. Ta roślina teraz ma o wiele większy problem niż parę pędów, bo jest dzielona. Proszę. O. I mamy cztery rośliny. One. Two. Trzy. I cztery. Widzicie, jakie to proste? I też to nie tylko jest proste i nie tylko to jest, że zaoszczędzacie, jeżeli chodzi o obsadzanie ogrodu, ale uwierzcie mi, że rośliny naprawdę lepiej rosną, jak są w ten sposób dzielone. Także ja sobie jeszcze podzielę sporo tych rozchodników, ponieważ potrzebuję je do obsadzenia tej całej części przedniej mojej prerii. Bardzo ładnie wyglądają, szczególnie pięknie komponują się z rozplenicą japońską i z kocimiętą. Także widzicie, wszystko idzie z przodu, tak? Z przodu rabaty. Już zaraz. I są takie po prostu rzeczy, o których wam mówiłam, takie zasady, które zawsze są takie same, więc to akurat jest proste. Także dziękuję wam za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że troszkę pomysłów wam dałam, ale tak jak mówię, uważajcie teraz z tym sadzeniem, dlatego że to jest taki okres troszeczkę zdradliwy. Jeszcze jest ciepło, może do połowy listopada, szczególnie jeżeli nas oglądają osoby z Niemiec, z Anglii czy z Irlandii. Chociaż ci to pewnie mogą sadzić aż do grudnia, ale w Polsce uważajcie, ponieważ teraz wydaje wam się, że możecie sadzić, a potem nagle przyjdą mrozy i rośliny mogą wam wypaść. Także może lepiej tego vloga sobie obejrzyjcie jeszcze na wiosnę i na wiosnę przytnijcie wszystkie rośliny do ziemi i wtedy je dzielcie. Dlatego, że na przykład rozchodniki to w ogóle warto dopiero na wiosnę przycinać, ponieważ one będą piękne. Teraz są piękne, zimą będą piękne, to akurat się tutaj położyły, ale jak są na rabacie z innymi roślinami, to powinny ładnie stać do góry i nie kłaść się. Także warto jest przycinać rośliny dopiero na wiosnę i wtedy dzielić. Dziękuję wam serdecznie. Słuchajcie, oglądajcie vlogi, słuchajcie podcastów, bo cały czas opowiadamy, co robić jesienią, co robić w listopadzie, a ja tutaj z tyłu zauważyłam, zawsze jak przychodzę do Reniszowa, to podkradam jesienią jabłka. Tutaj jest sad. Słuchajcie, którego nikt tak naprawdę w ogóle nie ogarnia. Tutaj z tych drzew tylko spadają te jabłka i nikt ich nie zbiera. Jakiś facet raz na jakiś czas przyjeżdża, żeby zrobić cydr i potem na szczęście ten cydr dostajemy w prezencie. Ale poza tym leży pełno tych jabłek i te wielkie jabłka to są głównie jabłka do robienia jakichś musów albo do szarlotek. Także ja już zaplanowałam, że na pewno jutro będę miała na śniadanie naleśniki z jabłkami i idę pozbierać te piękne jabłka. A z wami się żegnam. Do przyszłego vloga. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się zdrowo. Pa, pa.